sytuacji przychodzi mi marudzenie o tym, co inni robią, niczego nie robią, niż robienie czegoś samemu efektywnego. Stąd no, temat metafilozoficzny. Czy smutny? Ja nie wiem, ponieważ chciałem zasugerować, że tam jest to do widzenia, jak do tego dojdziemy. Postaram się krótko, bo wstałem o 5 i pierwszy raz w tym roku. Dobrze, czyli jak się tu zmienia? Proszę Państwa, czy chciałem pomarudzić na to, co realiści naukowi robią, czego nie robią w ostatnim okresie, czyli jak czego nie robią, natomiast chciałem zwrócić uwagę pierwsze na ostatniej dekady XX wieku, zresztą w ostatniej dekady XX wieku, pierwsza dekada XXI wieku, no to jest okres dość interesujących dyskusji z powodu realizmu dynamicznego rozwoju, z powodu realizmu, w którym on przestał być stanowiskiem tak naiwnym, jakim był jeszcze wcześniej. Wiele tez realistycznych, stanowiska realistyczne zostały dość poważnie doprecyzowane, zamrożone, a to wszystko było efektem działań realistów, czy prób realistów uzgodnienia ze sobą tego, co wielu z nich uważało, no i można uważać za dwa najbardziej przekonujące argumenty w stałym sporze o realizm naukowy. Z jednej strony słabny argument z braku cudów, tak, to slogan Hilarego Potnama, realizm naukowy jest jedyną filozofią, która nie czyni sukcesu nauki cudem, no bo cudem by było, gdyby nasze teorie, które akceptujemy obecnie, które pozwalają nam formułować tak czy dokładne i trafne prognozy, były w stanie to robić, gdyby po prostu fałszywe, więc no, musisz założyć, że są chociaż w przybliżeniu prawdziwe. No, to temu argumentowi przeciwstawiono argument historyczny w spektakularny sposób, zrobił to Larry Lauda, wskazał, no dobra, ale co z tymi wszystkimi przeszłymi naukami, z tymi przeszłymi teoriami, które dzisiaj uważamy za fałszywe, które dzisiaj uważamy, że postulowały fikcyjne przedmioty, a które się wykazywały sukcesem, w takim najsilniejszym rozumieniu sukcesu, które pozwalały prognozować zjawiska, których wcześniej istnienia nie podejrzewaliśmy. Tutaj takim leitmotivem w dyskusjach stał się przykład przejścia od teorii falowej światła Fenela do teorii elektromagnetycznej. No, gdzieś się, zresztą jeszcze po rozwoju teorii elektromagnetycznej, gdzieś się zagubił ten eter, który miał być nośnikiem tych par świetnych, a z drugiej strony teoria według Frenera, Frenera uznała tak istnienie światłonośnego eteru, no jego teoria spełniała sukces, była teorią znaczącym sukcesem takim najsilniejszym w jej znaczeniu. I efektem tych uzgodnień były różne już takie zawężone stanowiska realistyczne, no realizm właśnie strukturalny, pojawiło się potem różne wcześniej, które do przedmiotu, semi-realizm, w nas się zaczęło mnożyć. One wszystkie przyjęły taką strategię, że trzymały się tej intuicji, ogólnej realistycznej intuicji. No, w jakiś sposób sukces nauki jest indykatorem tego, że w jakiś sposób ona uchwyciła prawdę, że coś się przybliżono prawdę, w jakiś sposób uchwyciła coś, zarówno w wymiarze właśnie obserwowanym, jak i nieobserwowanym. Ale nie możemy mówić po prostu, że teorie są przybliżone prawdziwe, tylko że jakieś części, fragmenty, aspekty, jak realizm strukturalny chciałbym, no, nasze teorie trafi struktury naturalnej rzeczywistości, czyli relacje pomiędzy nieobserwowanymi własnościami. Strategia była taka, że uda nam się wskazać, jakiego rodzaju części teorii są tymi, które możemy uważać za najbardziej prawdziwe, pokazać jeszcze na jakichś analizach historycznych, że to są części, które zostały zachowywane, były zachowywane w przypadku takiej radykalnej zmiany teoretycznej, no to mamy taką ogólną metodę, uniwersalną metodę, którą możemy stosować do dowolnej teorii, która się oznacza takim określonym rodzajem sukcesu i pokazywać zawsze, o, ja jestem realistą, podniesiemy do tej teorii, ale tych aspektów, tak? Te aspekty tej teorii wierzę, w te nie wierzę. Tę strategię nazwano selektywnym sceptycyzmem albo selektywnym realizmem. Ona się wydawała dość właśnie taka obiecująca dla realizmu. Precyzowujemy sobie, czego my tak naprawdę chcemy wierzyć, chodzi o to, jak pokazujemy na podstawie właśnie analiz historycznych, to, w co wierzymy, co chcemy wierzyć, było zachowywane w różnych przypadkach zmian teoretycznych, więc spodziewamy się, że tego samego rodzaju twierdzenia czy części obecnych teorii również zostaną zachowane w przyszłości, chociażby w przybliżonej postaci. Czyli z jednej strony mamy, wskazujemy, że tak, dalej uważamy, że sukces nauki jest indykatorem tego,
przekonania o częściowej prawdziwości naszych teorii. Z drugiej strony mamy historyczny argument po swojej stronie. Pokazujemy, że no, powiem o optymistyczną indukcję co do tego, że to, w co wierzymy, tego rodzaju twierdzenia, które wierzymy, są zachowywane, były zachowywane i przejście od teorii do teorii. I ta obiecująca strategia właśnie wydaje mi się, że jest przyczyną tej obecnej stagnacji i jak się zaczynamy w tym kierunku, na tym pokazało, że nie jestem tutaj pierwszy. Już to, co nazywano wcześniej realizmem właśnie selektywnym albo selektywnym sceptycyzmem, czyli tym jako obiecującą strategię, zaczęło zyskiwać takie nazwy trochę pogardliwe. Tak? Realizm recept, jak to wyjucha z sensacji, albo realizm hurtowy, czy podejście hurtowe do problemu realizmu naukowego. Właśnie jako to przekonanie, że jesteśmy w stanie, czy w ogóle, że obrona realizmu naukowego wymaga od nas podania takiej uniwersalnej recepty, którą możemy stosować do dowolnej teorii naukowej, żeby tylko pokazać, do czego chcemy być realizmem, czy nie. No i przekonanie, że jesteśmy w stanie to zrobić. Czyli to, co się wydawało przemawiające zawsze szukaniem takich recept, no być może ma takie tworzy własne problemy. Jakie to są problemy? Proszę Państwa, przede wszystkim jest problem tego, jaki zakres mają zastosowane myśli recepty. Kiedy mówimy o realizmie naukowym, w Polsce to się trochę bardziej rozmywa, zwykle mówimy o naukach przyrodniczych, już poza zaważeniem od uznań za oczywiste. Ale teraz, jak ci z Państwa, którzy znają pracę dotyczące sporu projektów naukowych, obrony różnych stanowisk realistycznych, no to przypuszczalnie zauważyli, że mamy artykuł, mamy analizę jednego historycznego przypadku, a potem mamy wniosek dotyczący, jak być realistą naukowym w ogóle. Czyli bierzemy jeden przykład z jednej dziedziny fizyki i opisujemy na jego podstawie właśnie jaki na przykład tutaj, w jaki sposób według nas ta teoria, czy te teorie następujące po sobie w tej dziedzinie uchwytywały rzeczywistość, potem przedstawiamy to jako receptę dla jako takiego. Przykład eteru już wspomniany, to nie tylko, że jeden autor wykorzystał go, żeby wspomnieć jedną receptę, on służył później jako podstawa do tych kolejnych recept. Wszyscy walkowali ten przykład przejścia od Brennera do Maxwella. Gdzie na przykład John Morrell, który wykorzystał ten przykład, żeby sformułować stanowisko realizmu strukturalnego, jak zostało mu nazwane, stwierdził, jeśli Państwo kojarzą tę dyskusję, tam chodziło o to, że po prostu równania Fenera są, jeden został równań Fenera wyprowadzony w taki sam sposób z teorii elektromagnetycznej, się formalnie niczym nie różni, czyli tylko interpretacja, czym to światło jest, czyli już nie tylko eter, tylko po prostu teorie pola magnetycznego oscylują i tyle. Ale to jest nietypowa, ja wiem, że to jest nietypowa sytuacja, bo tutaj mamy strukturę zachowaną 1 do 1, czyli jakby struktura zostaje, zmienia się ta treść, czy do drugiego zmienia się metafizyczna interpretacja, a ta struktura zostaje. Natomiast w innych przypadkach możemy najpewniej mówić o jakimś co najmniej przybliżonym zachowaniu. Ale gdzie te inne przypadki, które poddaje szczegółowo analizie? Nie ma. I często to są poszczególne przypadki, które służą do tego, żeby wyłączyć takie ogólne. Czasem u niektórych autorów możemy znaleźć jakieś takie zawężenia, że okej, nie wszystkie nauki przyrodnicze, ale na przykład, jak zresztą autora, który z Gorsta się szanuje, stwierdzenie, że Andrzej Czakowarty zawęża swoje stanowisko semiologiczne do nauk, które jeśli dobrze sobie pamiętam, jak to nazwę określił, które wykorzystują, które opisują relacje pomiędzy swoimi instrumentami detekcji a domniemanymi nieobserwowanymi własnościami, na którymi pracują przy pomocy urządzeń matematycznych. No to nie skromne za to. Do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że na każdą receptę, którą można przywołać i dlatego po części mamy tyle tych stanowisk dzisiaj, się zrodziło w międzyczasie razie selektywnego, można przywołać ten przykład. Tak, czyli krytycy tych stanowisk realistycznych wyciągają przykład z paleontobiologii, a jak twoja recepta stosuje się do paleontobiologii? No nie stosuje się. Nie ma. Często nie ma szans, nawet nie ma pomysłu, jak zacząć stosować czasem taką receptę prowadzoną z jakiejś sytuacji z eksperymentalnej fizyki cząstek, no, na
przedmiot teoretyczny paleontologii, jak chodzi o definiowanie, tak? I tworzy się taki ping-pong, recepta, przykład, zmodyfikowana recepta, nowy kontrprzykład. No i to w którymś momencie staje się takim intelektualnym sportem na sport. A czym jeszcze zaraz? Drugi problem jest taki, że te sformułowania, poszukując recepty uniwersalnych, kończymy z sytuacją znaną z reklam, proszę do prania, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak? Czyli jak wszystko pierze tak samo dobrze, to znaczy, że nic nie pierze dobrze. Jak te recepty w ogóle stosować do analiz konkretnych przypadków, czyli właśnie czytamy obronę realizmu, sformułowanie nowego, selektywnego stanowiska, jesteśmy przekonani co do recepty, ale teraz chcemy się zastanowić, jak sprawdzić, jak przetestować teraz słuszność tego rozumowania. W ramach swoich kompetencji, czy w moim przypadku dość ograniczonych, próbujemy stosować do jakiegoś innego przypadku, w miarę świeżego, tak? Nie pracować ciągle na teoriach XIX-wiecznych. I się potykamy o to, że nie wiadomo, jak w ogóle to zastosować, bo często pojęcia, które są wykorzystywane w formie, są strasznie niejasne, co zresztą jest drugim powodem do krytyki tych stanowisk i też znowu takiego intelektualnego ping-pongu, że duża ilość atramentu w obecnym sporze rynkowym idzie na definiowanie pojęć. Czyli odkąd w 1989 roku Warren definiował pojęcie struktury, to większość tekstów dotyczących realizmu strukturalnego realizmu naukowego dotyczy definiowania pojęcia struktury. Tej definicji satysfakcjonującej się nie wydało tak naprawdę wypracować na gruncie tego stanowiska. Czyli to właśnie chciałem pokazać, że to, co wydawało się taką obiecującą strategią, to co moim zdaniem właśnie prowadziło do takiego interesującego rozwoju spożywania naukowego, czyli jego stanowiskiem mniej naiwnym, no dzisiaj trochę zmienia, czy jest właśnie sam realizm naukowy, program teorii poznawczy, taki degenerujący się program badawczy, jeżeli możemy w filozofii mówić o degenerujących się programach. Jak możemy mówić, o tym zaraz jeszcze wspomnę. No ale jeżeli to jest degenerujący się program, czyli jeżeli tutaj właśnie nic już się ciekawego nie dzieje, a z drugiej strony od dawna mowa, że przecież to jest nierozstrzygany spór między realizmem naukowym a realizmem, co się w ogóle wspierać, może zapomnijmy o tym sporze. Takie głosy, stare, sam spór, najsławniejszy, jak to znacie. No a tu pani mówi właśnie, zapomnij o realizmie, zapomnij o antyrealizmie. Nie przekonasz się, znaczy nie, ani jedno, ani drugi nie jest uzasadnione. Czyli w realizmie naukowym i antyrealizmie powinniśmy nauki. Żadne z tych stanowisk nie jest uzasadnione. Nie da się żadnego uzasadnić. Spór jest nierozstrzygany. Przyjmij stanowisko bazowe, przyjmij naturalne nastawienie ontologiczne i po kłopocie. Ale to był 84 rok, kiedy to wyzwanie sformułował i potem mieliśmy cały właśnie wysyp tych koncepcji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chcemy być realistami albo antyrealistami. Przyjmujemy pewne postawy poznawcze. No i tym osobom, które biorą udział w tym sporze, to można ich zwolnić z uniwersytetu, żeby filozofować, no to wtedy się skończy ten spór. Tak? Zresztą w filozofii wskazywanie, że coś jest nierozstrzygane, jeszcze chyba nigdy nie doprowadziło do końca żadnego sporu. Natomiast jest, jak mi się wydaje, ważniejszy powód, żeby nie zapominać, jeżeli spojrzymy właśnie na historię sporu realizmu naukowego, tam niedawno. On był, czy ten spór, nie wiem, czy jeszcze jest, może będzie, ale na pewno był poznawczo płodny, czy też poznawczo w odniesieniu do teorii poznania, teorii poznania naukowego, ponieważ to jest spór, to dyskusja jest toczona. Pytanie jakieś sobie to jest to, jak się nasze teorie naukowe łączą ze światem. Jeżeli my potrafimy ustalić, że pewne sposoby myślenia o tym, jak się łączą, są nie do utrzymania, to już się czegoś dowiadujemy o naturze poznania naukowego, w granicach tego poznania, o poziomach założeń, jakie należy przyjmować, żeby uzasadnić to, jak dobrze bądź niedobrze nauki opisują, czy opisują świat. Czyli jak to uważam za powód, żeby znaleźć ten spór. Jest wartościowy, no ale jest wartościowy wtedy właśnie, kiedy się nie generuje, kiedy się nie dostaje w tym takim intelektualnym ping-pongiem, jak to określiłem. Więc
To chciałem zasugerować, zresztą właśnie za też innymi autorami, czy za innymi autorami, że to, czego surrealizm naukowy wydaje się potrzebować, to zmiana podejścia, czy odejście od tego realizmu. Recept tutaj, pani pisałem autorów, którzy formułują to, bo to Juha Sassi, który mówił o realizmie, recept mówi, że powinien zastępować realizm przykładu, ale bardziej mi się podoba, jak Magnus i Kalender mówili o realizmie hurtowym i mówili, że trzeba zmienić to hurtowe podejście, nabrać detaliczne podejście. Znaczy ma polegać detaliczne podejście w sporze realizm naukowym, ma polegać na tym, że właśnie akceptujemy, że realizm i antyrealizm to pewne podstawy poznawcze, które możemy, tylko że zachowując ogólną intuicję, na przykład realista zachowując ogólną intuicję, że teorie naukowe zawdzięczają swój sukces temu, że w jakiś sposób trafnie uchwytują tę rzeczywistość, czy tę strukturę, albo zjawiskami strukturę rzeczywistości. Nie muszą wszystkie robić to w ten sam sposób. Tak dlaczego w ogóle uważamy, że tak nauka przyrodniczych, dawno nie mówimy o naukach jako czymś jednym. Tak, nauka przyrodniczych, gdzie istnieje mnogość metod, mnogość sposobów wyjaśnienia, dlaczego ma być jeden sposób, jaki teoria łączy się ze światem. Tak? Czyli realizm taki detaliczny, że realizm przykładów, no, zachowaj dobrą intuicję, ale badaj poszczególne, konkretne przypadki i zadawaj sobie pytanie, jak w danym przypadku jesteśmy w stanie, bądź nie jesteśmy w stanie uzasadnić to, że kiedyś o tym. Czyli zadawaj to pierwotne pytanie o to, jak teoria się łączy ze światem, bądź nie. Natomiast odrzuć to przekonanie, że istnieje jakaś uniwersalna recepta na to, jakie to badanie prowadzić, ponieważ teorie mogą się liczyć ze światem w różny sposób i sukces teorii może być, może mieć różne przyczyny. Taki realizm recept ma problem jest taki właśnie, że on nie uznaje wyjątków. Czyli każdy ten przykład jest powodem, żeby modyfikować, reformować receptę, bo wskazuje się na realizm, on zauważył, no jeśli tu się pojawia wyjątek do naszej recepty, czyli mamy do recepty, tak? Jak gdzieś pojawia wyjątek dla naszej recepty, no to znaczy, że sukces jakiejś teorii można wyjaśnić w inny sposób funkcjonowania naszej recepty, a jeżeli tej teorii sukces można wyjaśnić inaczej, dlaczego nie każdej innej taka recepta? To jest właśnie przyczyna tej obiełniczki recept przykładów. Ale realizm taki detaliczny może uznać, że jasne, sukces może być taki nawet najwyższy w stopniu, że czasem nawet dziwny przypadek. Tak? Tutaj taki przykład, który specjalnie na niskim poziomie, żebym ja sam go zrozumiał, ale sami przyszedł do głowy. Niedawno, znaczy wszyscy znamy historię, jak to Eratosthenes mierzył obwód ziemi. Tak? I on niedawno, nawet jeden profesor filozofii, dostępił taką animację na portalu społecznościowym, tak? Na portalu społecznościowym, jak to Eratosthenes patykiem i rozumem zmierzył obwód ziemi, tak? Bo Eratosthenes, to wiedza dowiedziawszy się, że w Asfanie, czy tam się wtedy w Syrenie, to pewnie raz w roku, znaczy podczas czasie przesilenia, no przedmioty nie rzucają cienia, no to stwierdził, że on może zmierzyć obwód ziemi w ten sposób, że w tym samym czasie, w którym właśnie w Asfanie jest przesilenie letnie, on zmierzy kąt badania promieni słonecznych w Aleksandrii, znając odległość między jednym a drugim miastem, znając ten kąt, jest w stanie zmierzyć obwód ziemi. I tam się poda. Akurat w tej animacji, bo to jeszcze mi się rzuciło w oczy, bo przypadkiem czytałem z innym źródłem, o tym odpowiedzieć trochę szerzej. W tej animacji tam można zmierzyć z dokładnością do 1,5%. No, co jest imponujące. Z tym, że no, tutaj w tej animacji już było pewne uproszczenie, bo my nie wiemy, bo on podawał tę długość w stadionach. Teraz my nie wiemy w jakich stadionach, czy egipskich, czy atańskich. Czyli albo się pomyliło 1,5%, albo się pomylił tam, nie wiem, prawie 20%. To jest istotne. Ale przyjmijmy, że pomyliło o 1,5%, czy że w ogóle, że podał jakąś zbliżoną wartość, to może być imponujące. Ale to w dużej mierze było w tym przypadku. Po pierwsze, w Fransmanie w czasie przesilenia letniego Słońce nie jest w zenicie. Znaczy nie było wtedy też w zenicie. Prawie.
prawie, ale nie do końca. Po drugie przyjął, że Aleksandria jest na tej samej długości geograficznej, sama nie jest trzykrotnie na zachód. No nie tak dużo, ale jednak, tak? Ale proszę Państwa, skąd wiedział, jaka jest odległość między Aleksandrią i Aspanem? No bo wiecie, jakby jedni się najpierw w błądach jedzie, prawda? Znaczy tak się mierzyło, odległość takiej dużej, no tam, że 3 dni na tych błądach to jest tyle stadionów, i tak dalej. Czyli on, ta jego odległość, te 5000 stadionów, które on podał jako odległość między jednym a drugim miejscem, no to człowiek sobie w przypadku, tak? Jeszcze znaczy, pomyślimy, że i to w zależności o którym stadionie mówimy, to on albo nie doszacował tej odległości o 300 km, albo przestrzelił o 100 km. Czyli że w ogóle podał jakiś stolik z Johna wartość na drugiej ziemi, to może mierzyć jego przypadku. Czyli no, przypadek też może po prostu prowadzić do formułowania praktyki. To nie jest tego rodzaju sukces, jak wydaje się, by się mówić. Natomiast tutaj mam... Proszę? To jest ważne. Ale chodzi nie to, że tutaj nie jest może ten rodzaj sukcesu, który teraz widzisz, że na to stanie jakoś uchwycił jakąś strukturę, ukrytą pod zjawiskami rzeczywistości. Ale inny przykład znany fizykom od dawna, chociaż nie do końca stanowiący wyzwanie dla realizmu naukowego. Przykład, o którym szczegółach nie będę już mówił, bo że teraz się kończy, jakiś szczegół tego tak nie pamiętam. Proszę Państwa, teoria gdzie jest? Teoria dyfrakcji Kirchhoffa jest niespójna, tak? Czy model, który stworzył Kirchhoff, żeby prowadzić całkę dyfrakcji Kirchhoffa, to znaczy całkę dyfrakcji Rydena Kirchhoffa, które służy do liczenia natężenia światła, tak, w punkcie, tak, tego, mamy tutaj źródło światła, tu mamy punkt, który mierzymy, a tutaj mamy szczelinę, niż parę, szczelinę. Slit. Czyli Kirchhoff przyjął założenia, fałszywe założenia co do zachowania światła. Sformułował całkę, która była predykcyjnie skuteczna i dalej wykorzystywana w optyce. Tak, dalej wykorzystywana w optyce, właśnie skuteczna, mimo że jego model był niespójny i założenia do końca, oczywiście to było również niespójne, tylko inaczej niż chcieliby to realiści, właśnie, którzy patrzą na przykład na równania Fresnela i mówią, no ale Fresnel nie w żaden sposób wyprowadzając swoje równania nie powołał na własności eteru, który postulował. Kirchhoff, który też pracował tutaj w tym paradygmacie, ale eteru, nie powołał się na własności eteru. I założenia fałszywe, które niezależne od tego, czy uznawał istnienie, czy nie uznawał istnienie eteru, po prostu fałszywe. Były fałszywe i służyły przy wyprowadzaniu tej całej, czyli wprowadzeniu tego narzędzia prognostycznego. Dopiero po kilkudziesięciu latach można było stwierdzić, okay, dlaczego były fałszywe i dlaczego prowadzi, jest to dalej skuteczne narzędzie prognostyczne, ponieważ jak to znowu pojawił na stacji, tylko jeszcze z innym autorem wskazują, no wniosek jest taki, że natura jest wystarczająco życzliwa i po prostu on jego założenia dają nam zawsze taką wprowadzoną zasadę, która daje wartość uśrednioną tego, co trzeba było inaczej określić. To się trochę plącze. I czas mi się kończy. Natomiast tylko takie spojrzenie, czy tu zaraz Państwo uda się najlepiej do tego artykułu. Myślę, że to każdy, który zastanawia się w pewnym razie, powinien rozpoznać ten problem, który właśnie w fizyku jest na dawno, ale fizycy nie zrozumieli tego w tym kontekście, jak patrzą na to filozofowie, bo kiedy zrozumieli, dlaczego w ogóle ten niespójny model prowadził jednak do trafnych, do narzędzia, które były trafne prognostyczne, to oni się przestali. Także to był wcale, to ten model wcale nie był niespójny, tylko trzeba zastąpić jedne założenia drugim. Go uspójnili, że on był niespójny. Prawda? I tutaj jest to ciekawostka. Proszę Państwa, ja tutaj nie wszystkim powiedziałem, chociaż część tego, co powiedziałem, to już jest na piśmie, po prostu. Wróciłem trochę kolejny, bo nie miałem okazji o tym, co czym pisze w tym artykule. Jeszcze nie porozmawiam, więc
wykorzystałem też tutaj okazję, ale Stasik, osobą, która się interesuje, tam polecam Sackiego jako w ogóle autora, który jest z punktu widzenia dzisiejszej dyskusji, jest jednym z ciekawszych, chociaż tak, nie jest jakimś, nie jest gwiazdą niestety w filozofii. I jeśli chodzi o ten przypadek, który w zasadzie go nie omówimy, a Sackiego z Wickersem, to się może każdy udostępnić, czy po prostu no, skrępić się z internetu. Strasznie ciekawy przypadek, mi się wydaje, do rozpoznania jeszcze tak naprawdę przez filozofię. Przepraszam, dziękuję.